Witam was serdecznie w grze Brother, nie wiem, nie pamiętam nazwy. Bardzo długa. Więc chcę wam przedstawić tę grę w jednym dłuższym materiale, tak z pół godzinki. Więc nowa gra. Tak. No jak widać, na samym wstępie mamy cutscenkę. Więc ja się zamykam, a wy oglądajcie. A jeszcze tak, a propos, gra jest tylko w języku angielskim i nie mam możliwości łączenia napisów niestety tej gry, więc musicie się nieźle wsłuchać. Nai! Nai! Ta! Czyżby koniec kocniki? A ta, Nai! A ta! No coś, ich ojciec, wuj. A propos, ta gra obsługuje, tak można powiedzieć, dwie postacie na raz. Czyli no, musimy nimi sterować w jednym momencie. No i tak, ja gram na padzie, jak już zauważyliście. I tym mniejszym chłopcem sterujemy raczej, no sterujemy prawą stroną pada, a tym większym lewą stroną. A więc jak widzicie, przytrzymaj trigger, żeby, no, do interakcji. Więc jak pierwszy brat, to jest lewy trigger, a mniejszy brat to jest prawy trigger. No i teraz na przykład tymi gałkami sterujemy nimi. No. No to gdy obydwa na prawo, wtedy szybciej idą. No i na przykład tym mniejszym tylko steruję. No i idą coraz szybciej. Coraz szybciej. Normalnie idą. Nie wiem, co się... Ogólnie nie znam historii tej gry. Bo już raz tak przyszedłem kawałeczek. Żeby zobaczyć jak co jest. Ale niczego ciekawego się nie dowiedziałem. No a teraz... Te co pamiętam, to było mniej więcej jak doszliśmy do... Jej rodziny... Do przyjaciela rodziny, czy jakoś tak. Więc tak. Tu możemy puścić tego starszego brata. I on musi to opuścić. Wziąć. Posunąć. Takie mechanizmy. Dobra, podchodzisz. No i idziemy. Dobra, teraz musimy tutaj i tam będzie teraz więcej trochę interakcji niż tam. Więc robimy. Najpierw tym starszym bratem musimy tu podejść. Tym większym. No, widzicie jaka? No więc już wiem jak to zrobić. Wcześniej się męczyłem z tym. A, jest interakcja. A, trzeba przytrzymać. Nie powiedzieć. No i teraz tu mamy kolejne. No i w tym wypadku musimy kręcić gałkami w przeciwne strony. Trochę tak prawą gałką kręcimy w prawo, to lewo musimy w lewo. O, przepraszam was. O, a tu nie wiedziałem, że to można. No więc... O. No. Przepraszam, jak widzicie klatki niestety, ale nie wiadomo czemu, nie wiedząc czemu, że się
Nie mogę zmienić rozdzielczości w tej grze. Jakieś błędy mi wyskakują. No, piękne miasteczko, piękne. Po jakiemu oni kurwa gadają? Co to słuchawki podobasz? Nie wiem po jakiemu oni języku mówią. Za cholerę się nie skapnę. Ale widać, że będziemy musieli coś przynieść dla tego aptekarza. Aptekarza Jezu, jak to można nazwać? No, taki lekarz, medyk, no, do medyka. Z tego co widzę. Alchemik czy jakoś tak. Dobra, musimy. No i musimy iść. Tam idziemy, gdzieś tak sądzę. Mam jakąś mapę czy coś? Nie. Za żadnej łapy nic. Okej, tam jest zapięte. Dobra. Oda, when hadi? What? Co będziemy się robić? Oda, when hadi? Umba! Nie wiem co to jest. No jak widzieliście na początku w kadence, jego brat się boi wody, bo przez to jego matka utonęła. No nie bój się, młody, nie bój. No dobra, widzę, że musimy gdzieś tam iść, bo tutaj nie widzę logicznego przejścia. Ale przyznam, gra po grafice jest bardzo piękna. Nie spodziewałem się, że to aż takie ładne będzie. No i jak mały? No, uciekł. Bella fattoria! No, raz się piękne. No właśnie, młodzi. No to tak trzeba. Wszystko robimy za pomocą triggerów, tak? Tak, za pomocą triggerów. Bardzo przyjemnie. Jakby gra mi się bardziej... O, to trzeba przetrzymać chyba. A, nie no. Gra, przyznam, piękna. Takie sterowanie. Jeszcze takiej gry nie spotkałem. Powiem szczerze. No dobra, i puszczamy. No i co? Tak, wiem, piękny kwiatek. Widzę, że nie że musimy iść tutaj. Klikamy R. Lewy bumper lub prawy bumper, żeby zmienić kamerę. Jak pięknie. O, tutaj coś jest. O, chmury czy coś. Ale tylko co musimy tu zrobić? Kiedy też usiądzie.
No i co musimy zrobić? O, tam jakiś chłopiec siedzi. Drzewie. O! Tak trudno mi się z treningiem obydwa naraz. To jak widać już musimy przyczepić się. O, opad. Już tak dziwi. No chodź, lej. Lej. Ja go tak nazywał, lej. O, tak, powolutku. O, tam widzi się już tam pobiegł. Nie no, gra mi się podobał. No tak to szyję. O ty. Fajne. Jaki słodziak. Jaki słodziak. Jezu. Nie no, powiem wam, że mam zajebisty humor i gra mi się bardzo podoba. Wow, 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 wow. Widzicie? Ej, młody. O, tak. Ktoś tutaj coś puka, czy coś? No, dobra, ja idę po raz. Ej, młody, wróć. Dia! Ej, Heno. Ale hamt. Dobra, jedziemy. Tutaj jedziemy, no dobra. Dobra, to widzę, co mamy dalej. Trzeba gdzieś tu iść. Ewidentnie musimy coś tu zrobić. Fajne. Śmieszne. Ciekawe, czy już ten czas uda mi się przejść chociaż pierwszy chapter. Ej, ty idziesz tutaj. Ty idziesz tutaj. Dobrze, pięknie mi się udało. Wow. O, ciemny. Ciemność. Zapadła. Co się dzieje? Ładowanie. No. Co tam w tej kobiecie się zmieni? Diana? Hej, Nai! Ciekawe. Przyznam. Dobra, a tutaj takie dziecko było. Fajne. Gdzie ta roślina konkretnie? Którą musimy znaleźć. No to już nie możemy, mamy zagrożone. Za czym niewyraźnie mówić przez sekundę.
Może ty? A, to musisz jeszcze odsuwać. No, bardzo fajnie. A, tu jeszcze mamy coś, co pójdziemy zwiedzić. Tak, przy okazji. Widać, że nasz drogi starszy nie umie. Nie, no ha. Zagubiłem się. Że ten, widać, że nasz starszy brat nie umie grać na harfie. A my umiemy, o dziwo. Oda, when hadi? Nic, tylko beka. Bo ty mi nie posmakował alkohol. Nie gadajcie, że on teraz będzie pijany chodził. No na szczęście nie. Ale piękny las. O Jezu. A to sądzę, że to będzie trzeba iść tego wprost. O ja jebę. Tutaj, a dobra, musimy krzyżyć. Dobra, mi się to podoba. O Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu, o Jezu. Jeszcze chwilę bym nie zdążył. No jeszcze skrzyknij młody, jeszcze raz. Ale fart. O Jezu, ale fart. Ale fart. O Jezu, Jezu, Jezu. No, to się nazywa szczęście. No i dobry, chodźcie, dobry. Tylko muszę przytrzymać. Tylko obrócę sobie troszkę. A, ten drugi jeszcze. No. Hej, Nai! Dobra, mi się pomyliło sterowanie pomiędzy nimi. A co nie skoczy, kurde, jak jest się asasyn. Chodź to, olej. Olej to. No i dobry. No pięknie. No, chyba, że jeszcze tu przyjdziemy, pójdziemy. Da! A ta! Nie, dobra. Widać, tędy nie pójdziemy. To musimy iść. O Jezu. Co? A, to musimy napędzić, dobra.
Nie widać, że chyba tym młodszym będziemy musieli tu pobiegać. No, szybciej, szybciej, szybciej to ma być. Jezu, Jezu. Kurde, będą mi się kontrolować. No w lewo. A ten są. Dobra, teraz tym pójdziemy dłużej. Niech tam spróbuję swoje siły. A, wybugował mi się. Na tym jest to. O! Fakty. W sumie to ja mogę postawić na tym moście i potem zejść z niego. Ale nie wiem, czy te owce same nie pójdą. Ha, no właśnie, będą się ruszały. Kurde, ten spójrzcie. Sprytny. Niech tylko tutaj nie przechodzą. Nie dawaj. Tak sądzę, przynajmniej, że trzeba tego zrobić. Bez powodu, by to ich nie było, to. Okej, postawiona i jeszcze ostatnia. Szybko, biegnij, 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 biegnij. Dobra, myślę, że tak powinno być. No i co nam będzie tu? Sama wszedła koza. O, w tym czasie. Creaky. Dobra, niech tu sobie kryjki będą. A my idziemy jeszcze, żeby dobić do pół godzinki. Pójdziemy tam zobaczyć. O, pokazał, że tam. Jezu, tutaj tym kurwy. Ej no. Ale mi się wydaje, że nam potrzeba było tylko jedna osa. Nie wszystkie. No dobra, nieważne. Było mnie. Co tu ciekawego? Ale tam musimy. Prawo. Wow. No dobra, dobra. Idzie w lewo. A to ten pies. Chwila tak bym gubi. Dalej w lewo i w lewo. Co tu znajdziemy? What the fuck? Co to za jakieś wielkie coś? Nie wiem, ogr? Nie. To jest ten, jak się zwa troll. Może. Co on nam powie? O, zrobi? Hej, o. Hej! Maru! Dobra, ja u was teraz zakończę ten odcinek. Więc jeżeli wam się podobało i chociaż troszkę tak ciutkę polepszył się mój komentarz i gadanie ciągle, to polajkujcie. Skomentujcie, zasubskrybujcie. Będę wam za to bardzo wdzięczny. No to cześć.